Dziś będzie krótko, bo nie za bardzo da się wejść do piwnic. Wydaje się zresztą, że zostały zbudowane w tym samym czasie co reszta budynku. To po prostu ruiny kolejnego dworka. No taki, widać tam w oddali, o. To jest sklepienie po prostu, znaczy nie sklepienie, a nadproże okna piwnicznego. Takie normalne piwniczne okienko, troszeczkę zapadnięte, bo jednak grunt się trochę podniósł, ale nie ma w tu nic podejrzanego. Niestety coś jest z tym dworkiem, ponieważ poszedł on zupełnie na zapomnienie. Komuś bardzo zależy, żeby popadł w ruinę, no i właściwie to już nic z niego nie będzie. Nawet nie mam co pokazywać, bo to są po prostu zwykłe śmieci. Dach się zawalił kilka lat temu. No i po zabytku. Spróbuję podejść jeszcze z drugiej strony. Tam może trochę widać piwniczki. Tu widać piwniczkę. Tak słabo widać, wiem. Próbuję świecić latarką, a świeci tylko na mgłę, na pył, który się tu unosi. No zobaczmy. No jak widać, szczerniała od sadzy cegła. Może lepiej widać, jak wstawię tu bardziej do środka. Boję się wchodzić, bo po prostu tu wszystko stoi na słowo honoru i w każdej chwili może polecieć. No niestety. Spóźniłam się kilka lat. Tam nawet nie ma za bardzo stropu. No tu też zczerniałe cegły. Jedyna rzecz, która zastanawia. No możliwe, że tam był kiedyś jakiś pożar. A może chodzi o coś innego. No, klasyczny brak podłogi. To jest w ogóle dosyć ciekawe w starych budynkach, że nie robiono podłogi w piwnicy, tylko zawsze było klepisko i dlatego zawsze się temu przyglądam, bo sprawdzam, czy po prostu budynek nie postawiono na fundamentach starszego, który się zapadł, no bo prawda jest taka, że na Mazowszu grunty są bardzo, bardzo słabe, piaszczyste i budynki się w ogóle same z siebie potrafią zapadać. Trzeba robić naprawdę mocne fundamenty, jak kiedyś nie było za bardzo budulce, zwłaszcza po wojnie. Mówię o I wojnie światowej, bo ten budynek chyba zdaje się powstał w międzywojniu, przynajmniej w obecnej, znaczy jakby w obecnym zarysie, ale nie wiem, czy przypadkiem nie też przed pierwszą. Muszę doczytać, ale to tak naprawdę nie ma większego znaczenia, w każdym razie ma więcej niż 100 lat i tego się trzymajmy, więc mógł coś tam widzieć, ale widać, no nic nie widać, jest tylko takie bure, rude klepisko. Z cegły jest zwyczajnej. Nie wiem, jak to pokazać. Zwykła czerwona cegła. Zresztą zobaczcie, jak zwykła czerwona cegła momentalnie się pod wpływem czasu sypie. Więc pamiętacie Koloseum. Koloseum też jest z cegły i też dziwne, że tamta cegła przetrwała 2000 lat, a ta już po 100 latach się sypie. Dlatego wydaje mi się, że część rosyjskich takich domorosłych naukowców, badaczy, może lepsze to słowo jest badacz, mówi o tym, że Koloseum wcale nie jest aż tak stare. Że dają mu góra 1000 lat. Góra. Że prawdopodobnie jest o wiele młodsze. No, to trzeba by zbadać skład cegieł. W każdym razie zobaczcie, co się dzieje z cegłą. Zobaczcie, co się dzieje z cegłą. Już po 100 latach. Ona się sypie. Ona się po prostu, ona wyparowuje. Także prawdopodobieństwo, że ceglany budynek przetrwa 2000 lat, jest, biorąc pod uwagę, że kiedyś były bardziej prymitywne, z założenia oczywiście tak nas uczą, że budowano z prymitywnej cegły kiedyś. No a Koloseum dalej stoi, po ilu wojnach, po ilu zawieruchach. Deszczu, no śnieg może tam za bardzo we Włoszech nie pada, ale deszcz pada i proszę. I tam ta ruina cały czas stoi, a tutaj proszę, 100 lat już się dom rozsypuje. Dlatego mi się zresztą wydaje, że datowania budynków są wielokrotnie po prostu oszukane. Wzięte z głowy, ludzie po prostu jakby nie wiedzieli,
nie znali się. Być może doszło do jakiegoś resetu wiedzy, resetu historycznego i trzeba było stworzyć tę historię od nowa, to już o tym kiedyś rozmawialiśmy. I na tym jakby na tym etapie popełniono dużo błędów. Tutaj mamy przykład tynku. No tynk ma około centymetra, może półtora. On jest położony luzem na cegle i ta cegła jest w bardzo, bardzo złym stanie. I ten z tego budynku za 100 lat już prawdopodobnie będzie tylko gruzowisko. Więc mamy tutaj 200 lat i nie ma budynku, tak? A tam mamy 2000 i budynek dalej stoi mniej więcej podobno od kilkuset lat w tym samym stanie. No, dla mnie to jest mało prawdopodobne. Zaczęłam o tym myśleć dużo, dużo, dużo wcześniej. No zobaczcie cegła. Tutaj po prostu ona znika. W momencie, kiedy nie ma tynku, który chroni cegłę przed warunkami atmosferycznymi, to ceglany budynek bardzo, bardzo szybko się rozwala. Chyba że cegła jest zrobiona bardzo porządnie, tak jak oglądaliśmy wcześniej cegłę z Cytadeli, która miała zupełnie inną. Pamiętacie, tam były bardzo, bardzo wąskie odległości między cegłami, tam może 3 mm miały, a bywało, że półtora, a tutaj zobaczcie, znowu centymetr. Znowu duży, duży, duży centymetr zaprawy, to znaczy, że mamy do czynienia z w miarę nowożytnym budownictwem. Tak się budowało 100 lat temu, tak się buduje 50 lat temu, tak się budowało. No, to jest, powiedzmy, znane nam i no, naszym rodzicom i naszym dziadkom budownictwo. To jest coś bardzo nietrwałego, byle jak budowanego, to się sypie, to się utlenia pod wpływem deszczu, wiatru, no takich warunków niesprzyjających. A cegła na Cytadeli ani drgnie. Chociaż jest dużo starsza. To jest zastanawiające. Tu jeszcze tutaj widać. No widać na pewno to, że przy ziemiu zawsze było budowane grubiej i im wyżej mur był cieńszy. To ma związek z wytrzymałością materiału. Po prostu cegła jest dosyć ciężka. Tak mówię o cegle pełnej, nie o pustakach ceglanych. I po prostu sama waży bardzo dużo. W związku z czym nie może być mur taki sam na całej wysokości, bo się po prostu będzie pękał na samym dole. Bez zbrojenia. No i tutaj widać, no ta cegła, jak i same spoiny, są w kiepskim stanie. To poleci w przeciągu kilkudziesięciu lat. A pamiętajmy, że Koloseum nie remontowano jakoś specjalnie w okresie rzekomego średniowiecza. Epilog z bagien. Musiałam opuścić nasz dworek, bo ktoś zaczynał się tam kręcić. Ciekawe, czy mnie zjedzą komary. No, wyszęczą. No. Co chciałam powiedzieć? No, chciałam powiedzieć tyle, że jeżeli szukacie jakichś interesujących obiektów z perspektywy starożytności, to warto zwracać uwagę na szczegóły. Czyli przede wszystkim na materiał, z jakiego jest zrobiony budynek. Ostatnie 100 lat były to czasy bardzo kiepskiej jakości materiałów, które się rozsypują w pył. I dlatego często budynki, które są opisywane jako te, które mają 1000 lat, czasem nawet mają kilka tysięcy lat, są w dużo lepszym stanie technicznym niż te, które mają na przykład 50. Więc trzeba się jakby uzbroić w lupę, trzeba umieć patrzeć, trzeba zaglądać w różne zakamarki. To, co ostatnio była rozmowa na streamie u Gabriela o tym, że pewne budynki są zasłaniane licówką, to znaczy jest tak jakby dobudowana licówka dookoła budynku i nie wiadomo, co było pod spodem. Budynki są wielokrotnie przebudowywane, pewne rzeczy są maskowane, dlatego że zburzyć ich nie można, bo nie ma żadnej wojny. Dlatego bardzo pewne siły chcą tą wojnę wywołać, tylko trochę nie wychodzi. I dobrze. Mamy dzięki temu więcej czasu.
skoro teraz można się po Polsce poruszać bez żadnych ograniczeń, to po prostu warto sobie pojeździć. Pooglądać na przykład zamki, bo moim zdaniem zamki, zwłaszcza te ceglane zamki pseudokrzyżackie, były bardzo, bardzo przerabiane po II wojnie światowej. Te słynne cegły z Wrocławia, które miały rzekomo jechać do Warszawy i nigdy do niej nie dojechały, prawdopodobnie były wożone po różnych zamkach i tam nadbudowywano wieże, reperowano różne rzeczy. To pamiętajmy, że są zdjęcia z Malborka sprzed rozbudowy. Tak, tak, Malbork był bardzo przebudowany po wojnie. Jest wiele zamków, które zostały wręcz zbudowane od zera, na przykład zamek w Działdowie. Tam prawie, że kamień na kamieniu nie został, a teraz jest piękna, starożytna cegiełka z cegielni pana Mietka albo pana Waldka. Naprawdę w dzisiejszych czasach można wszystko podrobić. Także można zbudować zamek od zera, co wiemy o Puszczy Noteckiej, tak? Właśnie tak się buduje zamki, moi drodzy, i tak bardzo łatwo można było zrobić zamek 50 lat temu i 100 lat temu. Po prostu budowało się zamek od zera z cegły i te zamki się potwornie sypią. Ale na przykład w Niemczech wiele zamków jest tak przerabianych, że dalibyście głowę, że ten zamek tu stoi 300 lat, a on stoi 5. Tak, są bardzo, są takie preparaty do postarzania cegły. Także no, żeby była, żeby wyglądała na staro, ale jednocześnie, żeby się nie starzała bardzo. Tak. Więc można się przez to łatwo dać oszukać i można robić na przykład film o budynku, który wydaje się, że jest bardzo, bardzo, bardzo stary, a to jest rekonstrukcja. Więc na pewno trzeba zwracać uwagę na wszystkie detale. Na pewno warto zwiedzać zamki, z których wydaje się, że większa część jest zrobiona z kamienia. Pamiętajcie, że one są non-stop remontowane, cały czas stoją rusztowania, a to w Kazimierzu, a to w Olsztynie, znaczy tym Olsztynie na południu, na Jurze, a to każdy taki niby kamienny, z jasnego kamienia zamek, którym wam się wydaje, że stoi od bardzo, bardzo dawna, on jest regularnie w rusztowaniach, tylko jest w rusztowaniach poza sezonem, czyli na wiosnę albo na jesieni i do kolejnego sezonu turystycznego latem i on już te rusztowania ściągają. No i zamek znowu jak malowany, piękny, stary, prawda? Więc to się pięknie, pięknie wpisuje we wszystko. Piwnice ceglane się okłada kamieniem, żeby wyglądały na starsze niż są. Dlatego zresztą przewodnicy nie lubią odpowiadać na niewygodne pytania, bo uciekają, zwłaszcza ci młodzi, bo ci starsi, zdaje się, byli lepiej szkoleni, to nie byli przypadkowi ludzie, natomiast obecni przewodnicy są to ludzie z przypadku i nie są szkoleni, jak odpowiadać wymijająco. Poza tym bardzo wiele informacji, które oni przekazują, można sobie łatwo sprawdzić z poziomu komórki przy nich, w ich obecności, więc nie mogą już tak otwarcie kłamać, jak kłamali kilka lat temu jeszcze. Dlatego trzeba uważać po prostu. To jakby nie brać na wiarę wszystkiego, co się słyszy i co jest opisane na temat jakiegoś obiektu, tylko sobie je oglądać. Ja po prostu oglądam, dlatego tak się czasami obruszam, że ktoś mi zadaje takie pytanie, a jak było, a jak było? Ja nie wiem, jak było, właśnie o to chodzi, że ja nie wiem. I ten przekaz, który jest oficjalnie pokazany, w żaden sposób nie pasuje do tego, na co ja patrzę. To się po prostu kupy nie trzyma. Ludzie, którzy w to wierzą, czasami reagują agresją i taką ogólną nerwowością, kiedy się zadaje takie pytania, bo sami zaczynają zauważać, że to nie ma sensu, ale łatwiej udawać, że coś istnieje, niż zacząć się zastanawiać, bo wtedy się okazuje,
że zaczynasz się bać, bo to jest taki jakby wierzchołek góry lodowej. Im bardziej zaczynasz wnikać, tym mniej rzeczy pasuje. Ja myślę, że gdyby większość ludzi nagle dowiedziała się, że obecna historia jest wyssana z palca, przynajmniej ta starsza, powiedzmy sprzed I wojny światowej, że jest potwornie dużo przekłamań, a im dalej, tym więcej, to oni mogliby nawet popełnić samobójstwo. Przecież ich życie opiera się na podwalinach, na tym, że na przykład wyszli z cywilizacji chrześcijańskiej albo wyszli z jakiejś innej i nagle im powiedzieć, że tego nie było, to tak jakby podciąć im skrzydła. Że nie dziwcie się, że ktoś reaguje agresją albo że się zaczyna cały trząść i co ty mówisz, co ty mówisz, nie mów tak, nie mów tak. No, to jest atak na to, kim on jest, kim on się stał pod wpływem tej historii w szkole czy w telewizji. No to tak jak reagują ludzie na te wszystkie bajki z telewizji teraz, że szpitale pełne, że trumny tak latają ciężarówkami. Powiesz im, że tak nie jest, że to jest kłamstwo, to oni się zaczynają denerwować. Jak to? To niemożliwe, niemożliwe. Jak to? Jak to tego nie ma? To co jest? No właśnie, co jest? I kiedy człowiek sobie zaczyna zadawać pytania, co jest, to odpowiedzi na te pytania wcale nie są miłe. No, ludzie nie chcą słyszeć takich odpowiedzi. Oni wolą żyć w przeświadczeniu, że świat jest taki poukładany, że rządzący wiedzą, co robią, że w reklamie jest proszek do prania, który naprawdę pierze, a nie udaje, że pierze. No wiecie, że jeżeli powiedzieli, że jakiś lek nie szkodzi, to on naprawdę nie szkodzi. To piękny jest taki świat, kiedy człowiek wierzy we wszystko, co usłyszy. No. Tak jest wygodniej, sympatycznie. A naprawdę jest tylko to, co jesteśmy w stanie poczuć. I to też nie do końca, bo przecież są różne chemiczne środki wywołujące halucynacje, więc to, co widzimy, też jest w jakiś sposób mirażem. Pamiętajcie, że to, co my widzimy, to jest tylko to, co jest w stanie odebrać nasz mózg za pomocą receptorów wzroku. My na przykład odbieramy temperaturę dlatego, że mamy skórę, która ją odbiera. Słyszymy dźwięki, które nasze uszy są w stanie usłyszeć. Ale przecież jest jeszcze masę dźwięków, których my nie słyszymy. Jest masę, a w jakiś sposób do nas docierają, ale ich nie słyszymy. Nie mamy świadomości, że te dźwięki są. Podobnie jest z widokiem. O, coś tam. Chyba ktoś przyjechał hałasować, to ja się zmywam. Nie mam dzisiaj szczęścia, to nie mam szczęścia dzisiaj do miejsc nagrywania. Ciągle ktoś mnie tam nazi, bo hałasuje motorami, kładami. No lato mi się kiepsko nagrywa w miejscach blisko cywilizacji. Dlatego może już skończę moje przemyślenia. Życie trwa wbrew logice, a jednak to mimo. A skoro trwa, to i my będziemy w ten czy w inny sposób. Wierzę, że dopóki rośnie chociaż jeden dąb na świecie, będzie nasz ludzki ród też jakoś tam żył. Może nie będziemy bogaci, czy to jest jakiś powód do dumy, że człowiek jest bogaty? Zatem kto to jest bogata osoba? Ja się czuję bardzo bogata, ale w taki sposób niematerialny. Dla mnie prawdziwe bogactwo to zdrowie, to że mogę na własnych siłach pójść do lasu, nad rzekę,
To jest moje bogactwo. Że widzę, słyszę, czuję. Że mam moich bliskich, że oni są dla mnie, że ja dla nich. Że mogą coś zrobić dla innych ludzi, że nie jestem póki co od innych zależna w dużym stopniu, bo w jakimś stopniu każdy z nas jest zależny od kogoś. Na tym polega społeczeństwo, ale że mogę coś dać innym i że mogę od nich coś uzyskać na zasadzie wymiany doświadczeń na przykład. To jest bogactwo. Także do usłyszenia następnym razem.